Hej, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Wracamy do serii w stylu co jem w ciągu dnia. Dzisiaj będzie odcinek weekendowy, bo ja mam w sobotę ostatni weekend. Ostatki są we wtorek, ale ostatni weekend. Tak wygląda moja szybka sałatka na śniadanie, którą zobaczycie teraz, jak przygotować. Mam nadzieję, że cieszycie się z tej serii i miłego oglądania. Zaczynamy. Tutaj widać bazyla. Ale to nic. I teraz tak. Wszystkie warzywa, które tutaj widzicie, oczywiście zostały umyte. I ja zaczynam od pomidorków koktajlowych. I wiecie, że ja miałam problemy z bólem brzucha po pomidorach. Dlatego daję sobie 6 pomidorków. Wczoraj jadłam, przedwczoraj jadłam i nic mnie nie bolało. Także miejmy nadzieję, że tak zostanie. Daję sobie trochę szczypioru, bo akurat mam w lodówce. Gdybym nie miała, to bym go oczywiście nie dała. Bo to jest właśnie, tak jak mówiłam, sałatka z wszystkich rzeczy, które miałam w lodówce. I stwierdziłam, że taką sobie zrobię. I ostatnio właśnie, jak nie miałam co zjeść na śniadanie w weekend, to słuchajcie, wzięłam, właśnie zrobiłam w ten sposób. Potwierałam lodówkę, popatrzyłam, pomrugałam trochę. No i wyszło, że zrobiłam sobie taką sałatkę, która mi tak zasmakowała, że postanowiłam ją jeść codziennie. Taka mała historyjka. Więc teraz tak. Wykrajamy sobie awokado. Czekajcie. Już. Mamy awokady. Awokady. Awokady mamy. Pewno, że awokady. Ale mięciutkie. Oczywiście kostkę dopasowujecie sobie do siebie. Awokado jest kaloryczne. Jak najbardziej. Ale jest bardzo, bardzo zdrowe. Więc mamy awokady. I teraz Milano miałczy. Ja tutaj mam, słuchajcie, obierki i odrobinę mojego serka twarogowego. Jeżeli chodzi o serek twarogowy, to nigdy, jakby to powiedzieć, nie wybieram serków twarogowych półtłustych, chudych, tylko ten jest normalnie tłusty. Tak samo jeżeli chodzi o jogurty naturalne, to ja po prostu nawet w smaku nie lubię, nie wiem, jogurtu typu light, tylko wolę po prostu tłusty. No i tak by wyglądało to wszystko. Czekajcie, muszę umyć dłonie. Przejdźmy do dalszych instrukcji. Tutaj mamy sos. I ja sos robię sobie w ten sposób, że tak jak w tych sałatkach jest, dałam, słuchajcie, 3 łyżki wody, 3 łyżki oliwy, czy tam oleju, co tam sobie życzycie. Później dałam zioła prowansalskie, troszkę czosnku w proszku, soli, pieprzu. I dzisiaj dałam odrobinę mrożonego koperku, bo nie mam świeżego, a ja bardzo lubię koperek, ale tamto w zupełności by mi wystarczyło. Ewentualnie jeszcze możecie dodać w innej wersji trochę musztardy i odrobinę miodu. Więc mój sos chwilę niech postoi, a ja teraz dodam sobie coś, bo to jest właśnie szybkie śniadanie, gdy nie macie czasu na przygotowanie. I oczywiście pestki są z Healthboxa, informacje pod filmem i one są na tyle fajne, słuchajcie, że nie trzeba ich prażyć, naprawdę. Można je sobie tak po prostu wsypać i to jest po prostu miodzio. I w tej chwili robimy coś niezbyt zdrowego, ale to daje nam takiego smaka, że słuchajcie, to jest masakra. Odrobinę cebuli prażonej, ale szeleszczę to, o Jezu. O, odrobinę cebuli prażonej. Wszystko polewamy naszym sosem. I sałaciocha gotowa. Uwierzcie mi, że te pestki dyni i ten, i ta nieszczęsna cebula prażona dają taki efekt, że to jest po prostu kosmos. Kosmos. Dobra. Trochę to przemieszamy. Niestety sałatka nie wygląda zbyt specjalnie. Tak na pierwszy rzut oka, tak szczerze mówiąc. Ale smakuje kosmicznie. Dobra. A, no i oczywiście do tego wszystkiego jeszcze jest kawa. Ja zrobiłam sobie drugą kawę i nie wiem, czy wtedy Wam mówiłam, była godzina 8:15. Teraz jest godzina 11:20. Akurat tak wyszło, że pięknie różnica czasowa została zachowana i mam
Mrożone maliny, to są jeszcze mrożone maliny, to już ostatnia porcja jest, więcej nie mam, także jak jestem w domu, to mam ochotę na drugą przekąskę, znaczy na pierwszą przekąskę po śniadaniu, zjeść sobie sorbet lodowy. I po prostu bierzemy teraz blender, dlatego ja wdusiłam go sobie, znaczy wsadziłam nasze owoce do wysokiego naczynia i teraz będę blendować i na pewno nie będziecie słyszeli, co ja będę mówiła, także zaraz przestanę, a gdyby to ciężko szło, to możecie dodać sobie po prostu odrobinę mleka do tego. Także jadę. Jeden z najwspanialszych sorbetów lodowych. Oczywiście owoce możecie dać każde inne, jakie tam uważacie. I taką solidną porcję lodów właśnie sobie zjem. A, no i teraz nie wiem, o coś tu mi się nie zblendowało leciutko, ale to nic. I świetne, zdrowe dla dzieci, słuchajcie, na lato oczywiście teraz to nie ma co, ale mnie tak ostatnio bierze na weekendy właśnie jak jestem w domu i zobaczcie jakie to jest szybkie. Podlinkuję Wam w opisie film, w którym pokazuję Wam lody też z mrożonego mango, bananów i syropu klonowego. To połączenie jest po prostu niebiańskie, uwierzcie mi, że musicie koniecznie spróbować. Dodatkowo, gdyby przyszli goście, to zobaczcie, cyk pyk, odrobinę miodu do tego albo cukru i to jest po prostu wszystko. I nie wiem, czy pokazałam Wam ten moment w filmie, więc teraz o nim powiem, że dolałam tutaj po prostu trochę mleka, aby to wszystko zblendować. Więc nie traćmy czasu, idę jeść, bo mi się zaczyna topić. Mój mąż będzie miał fasolkę z masełkiem i bułką tartą, która tak pachnie, że a ja mam taką wyjętą prosto z wody i tu mam resztkę kaszy bulgur i do tego były po prostu osobno przesmażone pieczarki, papryka, ząbek czosnku i trochę cebuli. To było doprawione po prostu solą, pieprzem i to sobie wkąszę razem z moją fasolką. Dlatego, że później idziemy na poczęstunek kolacyjny, czyli na małą imprezkę ostatkową i dlatego dzisiaj nawet nie przygotowuję specjalnie zbyt dużo do zjedzenia. Także tak będzie wyglądał obiad i mamy godzinę 14, znaczy 13:55. A teraz czas na przygotowanie kulek daktylowych, które nie są zbyt specjalnie niskokaloryczne, ale nie są też te kalorie niezdrowe. Dajmy na to, że dużo kalorii, ale trochę zdrowych, bo mamy tutaj orzechy i różne składniki, które zobaczycie za chwilę. Niestety porcja wychodzi bardzo mała z tego, co ja przygotowuję, ale to jest, przygotowuję to dlatego, że idziemy zaraz do teściowej na imprezkę. Tak jak powiedziałam, dzisiaj są ostatki, imprezka i postanowiłam, że każdy po kuleczce jak sobie wciągnie, to jak najbardziej w ostatki zrobi nam się troszeczkę lepiej. I teraz chcę Wam powiedzieć, że po prostu ja edytowałam chwilę ten film i niestety nie zdążyłam Wam go na pewno wrzucić, także Wy go pewnie zobaczycie w poniedziałek. I jeżeli chodzi o proporcje wszystkiego, to może napiszę Wam jakoś na dole, tylko kurczę, nie wiem jak to przeliczyć, bo ja tam używałam miarki, która ma mililitry, a tu powinno być w gramach i nie wiem. Dobra, zaraz coś pokombinujemy, dobra, nieważne. I to będzie ostatnia już rzecz, którą będziemy przygotowywali, dlatego że kolacja będzie ostatkowa u teściowej. Dzisiaj widzicie, w ciągu dnia było jedzone jak najbardziej, ale znowu nie za dużo, specjalnie dlatego, żebym mogła na kolację tą dzisiejszą troszeczkę więcej sobie wkąsić. A my zabieramy się za przygotowanie. To jest takie a la trufelka, coś takiego i mi się wydaje, że jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej można dodać do tego odrobinę alkoholu. Przygotowanie naszych kulek zaczynamy od następujących składników. I tutaj jest pole do popisu, bo możemy je bez problemu zamieniać czymś innym. I jeżeli chodzi o mnie, ja dodam sobie siemię lniane i wszystko mniej więcej, jeżeli chodzi o suche składniki, dodaję sobie tą miareczkę, która jest z Ikei i ona ma tutaj 100 ml, także według tej miarki sobie jadę. Ja dałam sobie te brazylijskie orzechy, możecie dać każde inne, włoskie nawet, mi się wydaje, że też będą pasowały. Czy pistacje, czy nerkowca, czy jakie tamkolwiek chcecie orzechy. Do tego mam opakowanie 150 g daktyli,
Chociaż nie wiem, czy nie dam ich jeszcze troszeczkę więcej, tak żeby było może z 250 gramów. Do tego damy 3 łyżki jogurtu naturalnego, mógłby być grecki, ale że nie mam i mam akurat otwarty i akurat tu będą 3 łyżki, więc damy to. Tu moja kawa, którą znowu wypiłam i nie odstawiłam dzisiaj z tą szklanką, to normalnie przechodzi ludzkie pojęcie. A tutaj mamy w pojemniku płatki górskie, te błyskawiczne. I zaraz będziemy blendować. A, i jeszcze jedno. Na początku filmu widzieliście, że blendowałam sobie lody tym dużym, tym małym blenderem. I ktoś by się pewnie zapytał, dlaczego nie użyłam tego małego pojemniczka do tego, wiecie, do tego ręcznego małego blendera. A mianowicie dlatego, że spaliło nam się już dawno, dawno temu. Łatwiej jest mi lody po prostu zrobić w ręcznym takim, bo dużo szybciej, niż później mam myć ten duży. Ten duży jest jak najbardziej świetny do wykonywania pesto, koktajli i innych rzeczy, jednakże nie powiem, że mi brakuje... o matko, patelnia mi lata. Nie powiem, że mi nie brakuje tego małego pojemnika, ułatwia to życie. A tutaj prażę, słuchajcie, też migdały i one też są w proporcji tego oto małego pojemniczka. Dobra. I teraz do mojego magicznego blendera. Tu widzicie pokrywkę od patelni. Cudownie. Dodaję wszystkie suche składniki. Czyli daję najpierw orzechy, które możecie zastąpić innymi składnikami. No i teraz pozwólcie, bo muszę dosypać, żeby wam pokazać, co dalej. Płatki górskie, błyskawiczne. Siemię lniane. Oraz uprażone migdały. I to też jest ta jedna miareczka. Teraz wszystko razem blendujemy. Tak wygląda nasza przepiękna mieszanka, która pachnie, słuchajcie, cudownie. I ja teraz biorę trochę tej mieszanki i przełożę sobie tutaj do tego. Do miseczki. Chodzi o to, że w tym będziemy sobie je obtaczać później nasze kuleczki. I to będzie przecudowne. Nie wiem, może tyle nam wystarczy, żebyśmy za dużo nie stracili. Daktyli troszeczkę dołożyłam i teraz dodajemy właśnie wszystkie mokre składniki. O matko kochana. Czyli wszystkie nasze daktyle. 3 łyżki jogurtu. Boże, co za operator ze mnie dzisiaj, to ja po prostu nie wierzę. Także 3 łyżki jogurtu. I teraz tak. Ja daję łyżeczkę cynamonu, więcej nie chcę dawać, jak macie ochotę, to dajcie więcej, ja nie daję aż tak strasznie dużo. I teraz do tego jeszcze tak, szczypta soli i nie powiedziałam o najważniejszym, 3 łyżki masła orzechowego i wszystko blendujemy. Dobra, blendujemy. Jeżeli chodzi o uzupełnianie płynów w ciągu dnia, to jest to u mnie woda, nie mówiłam wam i nie pokazywałam za każdym razem, bo to by było bez sensu. To jest moje ostatnie opakowanie. Ja już chyba z 6 opakowań tej herbaty wypiłam. To jest zielona herbata brzoskwiniowa z Tekane. I wiem, że można ją dostać w Kauflandzie. Będę musiała sobie może... No do Kauflandu w ogóle mam nie po drodze. I będę musiała sobie jakiś zapas zrobić. Mam też inną herbatę, taką białą. Z owocami liczy, coś tam też jest bardzo dobra. Także ja herbat, powiem wam szczerze, że w tej chwili do godziny 15 wypiłam 4. Także takie dosyć pojemne, to jest chyba 300 ml będzie miała ta szklanka. Także zaraz sobie zrobię jeszcze jedną. No ja co zrobię? Kocham i uwielbiam. Tak wygląda nasze cudo. Teraz będziemy robili z tego kuleczki, obtaczali w tym. I później musimy to umieścić w lodówce. Ja mam zwykły talerz, po prostu taki... I zawsze kładę sobie na to papier do pieczenia, dlatego żeby one mi się tak nie przykleiły po prostu do talerza. A od papieru będzie lepiej odchodziło. Lądujemy w lodówce. Dobra, ułożyłam sobie moje trufelki na desce, znikam się szykować, także kolację pewnie bym zjadła między tak o 18, 18.30, góra 19, tak zawsze staram się jeść kolację i później, jeżeli by mnie coś zassało, to wtedy zawsze biorę jogurt, niekoniecznie naturalny, jaki tam zawsze mam w lodówce, wtedy sobie podjadam, jeżeli mnie coś przypyli na żołądku.
A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Widzimy się już niebawem. Hej!